Dzień dobry Państwu, witam na dzisiejszej naszej konferencji prasowej, konferencji zorganizowanej przez Stowarzyszenie Razem Przeciw Przemocy, reprezentowanej przez przewodniczącego pana doktora Sławomira Ademskiego. Również jako gospodarz tutaj przewodniczący klubu Aleksander Pawłowski, przewodniczący klubu Stronnictwa Demokratycznego. W dzisiejszej konferencji również udział weźmie członek zarządu Andrzej Balicki i przedstawiciel prezes Stowarzyszenia Stop Obłudzie w Grudziącu. Temat naszej dzisiejszej konferencji prasowej jest następujący. Proszę Państwa, włączając się w kampanię ogólnopolską Masz Głos, mając na względzie rozwój demokracji, interesy, oczekiwania i potrzeby Grudziądzan, chcemy się zwrócić z wnioskiem o skierowanie projektu uchwały w celu dokonania zmian w statucie gminy miasta Grudziądza oraz regulaminie Rady Miejskiej Grudziądza. Generalnie chodzi o to, żeby mieszkańcy, nie tak jak w tej chwili, po prostu mieli większą możliwości zgłaszania swoich uchwał, opiniodawczych dotyczących miasta, jego funkcjonowania i spraw, które go nurtują. Zmiany te by polegały na dokonaniu zmiany w jednym punkcie statutu Urzędu Miasta i w dwóch przypadkach w regulaminie Urzędu Miasta. Może w tej chwili poproszę o szczegóły pana doktora Dębskiego, na czym te zmiany będą polegały i czego one dotyczą. Tak, w związku z tym, proszę Państwa, że społeczeństwo, aby móc funkcjonować, musi zabierać głos i być aktywne. Społeczeństwo grudziąckie jest społeczeństwem aktywnym i jest duże zainteresowanie zabieraniem głosu w sprawach dotyczących miasta. Tak? Jednak statut, jak się okazuje, miasta, jak i regulamin Rady Miejskiej, praktycznie rzecz tą uniemożliwia. Z jakiej przyczyny kryteria, którymi obarcza się mieszkańców, aby mogli podjąć taką inicjatywę, są wprost nie do przebrnięcia. Liczba 5000 osób, jeśli chodzi o inicjatywę uchwałodawczą, jest liczbą, która czterokrotnie jest większa niż liczba wymagana na przykład w mieście Łodzi. I możemy sobie tutaj porównać. Natomiast liczba, jeśli chodzi o terminy realizacji, tutaj żeśmy sprawdzali, to termin realizacji, gdyby ktoś podjął taką inicjatywę i przyjął 5000 głosów w tą stronę, liczbę 5000 podpisów, musiałby na realizację czekać nie mniej jak 164 dni zwykłym trybem grudziąckim. Tak? Nasze zmiany zmierzają do czego? Każdy ma w tym kraju prawo zwrócenia się z inicjatywą uchwałodawczą. Tą inicjatywę może kierować na piśmie. A gdzie mają kierować? Mają kierować oczywiście do urzędu, który się takimi sprawami zajmuje. A więc my jesteśmy za tym, aby wyeliminować liczbę, która jest wskazana i zmienić też kwestie dotyczące obowiązku. Obowiązkiem mieszkańca, który chciałby podejmować się takich zadań, jest przede wszystkim posiadanie praw publicznych. Pozbawienie praw publicznych w naszej ocenie to jest to, co dyskredytuje ewentualnie tutaj mieszkańca. I mówimy o mieszkańcach, a nie tylko o osobach zameldowanych na stałe, czy zameldowanych, tak? Od sytuacji zameldowania odchodzi się do Europy. Jesteśmy w Unii już od 2004 roku, 10 lat mija, a my wciąż trzymamy się reguł, które utrudniają nam życie, tak? Jeśli chodzi natomiast o regulamin Rady, tutaj byliśmy zainteresowani właśnie nie tylko zmianą tej liczebności, zmianą kwestii związanych z kryteriów, jakie powinien spełniać obywatel, czyli mieszkaniec, i tutaj likwidacja takiej sytuacji, gdzie mieszkaniec miałby posiadać uprawnienia wyborcze do rady i tak dalej. W naszej ocenie nie ma takiej potrzeby. Wystarczy, że te prawa publiczne nie zostały odebrane. I naszym zainteresowaniem jest to, aby skrócić terminy. Terminy w regulaminie są absolutnie niedopuszczalne. Jeżeli przewodniczący Rady Miasta znajduje się na tym samym piętrze, w tym samym korytarzu co prezydent, to posiadanie 30 dni na przekazanie informacji do prezydenta, że ktoś zamierza taką uchwałę podjąć do zaopiniowania, jest delikatnie mówiąc przesadą. Chcemy tutaj ograniczyć to do 3 dni. Jeżeli natomiast chodzi o udzielenie odpowiedzi przez prezydenta, to rozumiemy, że aparat, którym on zarządza, jest skomplikowany i dajemy mu 30 dni na uruchomienie i uzyskanie opinii od tego aparatu. Natomiast podjęcie całej decyzji uważamy, że można zamknąć w granicach, tutaj sprawdzaliśmy, 47 dni.
I to w naszej ocenie jest maksymalny czas, jaki powinien być dla tego rodzaju działań potrzebny, niezbędny i wyczerpujący. Ta kwestia i ten statut, jak i ten regulamin Rady Miasta w tych punktach wyczerpał się. Wyczerpała się też cierpliwość społeczna i ja mówię nie tylko w imieniu naszej organizacji, ale wielu organizacji pozarządowych Grudziądza, że czas dokonać tu zmian. Takie zmiany, my możemy taki wniosek skierować zgodnie z regułami do pana prezydenta i wnosimy taki wniosek. Dzisiaj po tej konferencji udamy się do pana prezydenta, gdzie oficjalnie złożymy to pismo w sekretariacie. Wiemy, że ten termin zgodnie z ustawą Kodeksu Postępowania Administracyjnego 30, 30 i 30, liczymy na to, że udzielono nam zostanie odpowiedź co do tych kwestii w szybszym terminie. Jeśli nie, to przed świętami spotkamy się z panem prezydentem. Ja może pytania. Jeśli można, to może jeszcze ja w uzupełnieniu, proszę państwa, dotyczy sprawa tego statutu, o którym mówiliśmy tutaj. Bo może zapoznam, bo pan doktor o tym może nie powiedział tutaj, że inicjatywę uchwałodawczą mają w tej chwili prezydent, 5 radnych i między innymi grupa co najmniej 5000 mieszkańców Grudziądza posiadających prawo wybierania w wyborach do rady. My chcemy, taką propozycję, projekt dajemy, zmienić to, czy taką inicjatywę uchwałodawczą będzie miał każdy mieszkaniec miasta Grudziądza niepozbawionych praw publicznych zgodnie z własnym oświadczeniem. I to jest bardzo ważne. Wracając do tych terminów, o których pan doktor tutaj mówił, rzeczywiście pozwoliliśmy sobie policzyć, jak to jest w tej chwili. Czyli przewodniczący rady ma 14 dni na skierowanie do prezydenta. No to jest niedopuszczalne. Następnie prezydent przedstawia swoje stanowisko wraz z uzasadnieniem najpóźniej w terminie 60 dni. Dochodzi następne 60 dni. Otrzymuje to przewodniczący rady, który kieruje projekt uchwały pod obrady Rady w terminie 3 miesięcy od otrzymania stanowiska. Czyli jest to w sumie 164 dni, przyjmując maksymalny okres procedowania. Czyli to jest 5,5 miesiąca. Nasza propozycja zmierza w tym kierunku, żeby to przyspieszyć, żeby przewodniczący Rady miał 3 dni, prezydent na podjęcie stanowiska 14 dni i następnie przewodniczący Rady kieruje to pod obrady Rady, i Rada ma na to 1 miesiąc, czyli 30 dni. I skracamy ten termin do 47 dni maksymalnie, czyli do około 1,5 miesiąca. Na tym możemy zyskać 4 miesiące. I tak powinno być. I przewodniczący Rady, i prezydent, i radni w tym samym budynku pracują i urzędują. Do siebie mają bardzo blisko. Te terminy hamują, wydłużają te okresy, gdy chodzi o inicjatywy mieszkańców, inicjatywy po prostu dotyczące przedstawianych przez nich propozycji. Bardzo ważną zmianą jest, że nie 5 tysięcy mieszkańców, ale obywatel. Obywatel naszego miasta, który nie jest pozbawiony praw obywatelskich, może taki projekt znieść. Teraz pytania, proszę. Pan mówi tutaj o 14 dniach, a pan o 30. To 14 jest. 14 dni. Także... A czy to nie jest tak, że kodeks postępowania administracyjnego mówi, że ma być te 30, a wy chcecie zburzyć jakby kodeks? Nie. Dlaczego? Czyli to można obejść, jakby tak stworzyć nowy przepis. 30 dni, nie tworzymy żadnego nowego przepisu, tylko 30 dni to jest termin na udzielenie odpowiedzi proceduralnych wynikające z kodeksu postępowania administracyjnego, tak? I my to zachowujemy, ale dla Rady. Natomiast chcemy skrócić ten termin dla pana prezydenta, tak? Dlaczego chcemy go skrócić? Jeżeli będziemy utrzymywać sytuację terminów tego rodzaju, a miasto Grudziądz nie jest takim wielkim miastem, aby tu wpływało nie wiadomo ile inicjatyw uchwałodawczych, tak? Może być sytuacja, co się często zdarza, że interwencja obywatelska, która zmierza do tego, aby zapobiegnąć stratom społecznym, jest w sztuczny sposób dzięki takim procedurom hamowana. Tak? My nie jesteśmy za tym, żeby tworzyć nowy zapis w ustawie. Jesteśmy za tym, żeby zgodnie z regułami te procedury wewnętrzne uszczegółowić. I my je uszczegóławiamy. I oczekiwanie społeczne jest takie, aby nie było to objęte tego rodzaju terminami, lecz aby ten termin był skrócony. To na celu
żadnego innego, jak tylko i wyłącznie dbałość o wspólny interes. Inicjatywa uchwałodawcza to jest inicjatywa mieszkańców dotycząca ich wspólnego mienia czy jakichś form, które umożliwiają usprawnienie działania zarówno w życiu mieszkańców, jak i w życiu instytucji. I o tym mówimy. Z całą pewnością, jeżeli ktoś myśli, że to mogłoby komuś zaszkodzić, to mogę mu poinformować, że może warto byłoby zajrzeć, jak to się dzieje w Unii, jak to się dzieje w Niemczech, ale warto też zobaczyć w Stanach, gdzie w miastach jest zaledwie wąska grupa kilku osób, w takich miastach jak Grudziądz, zarządzająca całym miastem w formie kolegialnej, tak? I decyzje są podejmowane natychmiastowo. Także my praktycznie nie możemy się porównywać w związku z tą naszą kulturą i tradycją administracyjną do krajów rozwijających się, które tą kulturę same sobie kształtują. Ale w Polsce pewnie też przyjdzie czas na to, aby społeczeństwo mogło samo kształtować tą kulturę zgodnie ze swoimi potrzebami, oczekiwaniami. Bo rozumiemy, że jak na przykład takie miasto jak Warszawa, ono wymaga innych procedur i innych terminów. Ale takie miasto jak Grudziądz, no to już nie wymaga takich jak Warszawa i też nie wymaga takich struktur. Tak, bo każda dzielnica ma oddzielne swoje przepisy, oddzielne burmistrza, także to nie jest takie proste, nie? Czyli Pana zdaniem ten długi termin w tej chwili i ta duża ilość podpisów to jest takie odgrodzenie się trochę władzy od mieszkańców? Można to tak... Znaczy, mówiąc o władzy, no ja bym tutaj sprostował, tak? My nie możemy mówić o urzędnikach i administracji jako o władzy. Możemy tylko mówić o administracji, która posiada swoje kompetencje, bo władze, i tutaj specjalnie w tym celu spodziewałem się tego pytania. Przyjąłem konstytucję. Nie, nie. W Konstytucji Rzeczypospolitej jest to zapisane, tak? Kto ma w Polsce władzę? Władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej należy do narodu. Naród sprawuje władzę przez swoich przedstawicieli lub bezpośrednio. Konstytucję czytamy wprost. Przedstawiciele nie są władzą. Są formą zarządzania szczególnego administracją. Nie możemy mylić tych pojęć. Mylenie tych pojęć prowadzi do sytuacji, gdy urzędujący zawłaszczają społeczeństwu konstytucyjnie gwarantowaną władzę. Musimy tego unikać. I warto o tym mówić. Nie unika się go zmienić, bo taka jest sytuacja, że tutaj dostępu do tej uchwałodawczych możliwości taki głupi człowiek nie ma. No umówmy się, tak? I chcemy właśnie do tego doprowadzić, ale wskazujemy na przepisy. Przecież to są zapisy konstytucji, kodeksów, ustaw. My nie pokazujemy na inne jakieś reguły. A to, że urząd kieruje się statutem, to nie po to, aby rozbudowywać jakieś formuły, tylko po to, aby je uszczegóławiać. To ustawa jest rozbudowanym aktem, rozporządzenie jest bardziej uszczegółowia, a statut już powinien uszczegóławiać do tego stopnia, aby umożliwiać jak najszerszy dostęp społeczeństwu do ich uprawnień. Proszę bardzo, pytania jeszcze jakieś są? Czy też ten pomysł, ten projekt ma związek z tym, że sami Państwo przekonaliście się na własnej skórze, że zbieranie podpisów pod jakimś, mówmy się tu o Straży Miejskiej, rzeczywiście to wszystko trwa długo, a mogłoby to wszystko być szybciej, gdyby te przepisy były zmienione? Po prostu to nie jest może nasza konferencja spowodowana tym, że mamy kłopoty w zbieraniu podpisów o rozwiązanie Straży Miejskiej. Zaczęliśmy 1,5 miesiąca, jak Państwo widzicie, proszę bardzo. Tutaj są już prawie 4000 w tych trzech teczkach podpisów, proszę zobaczyć. Wymagana jest ilość 5000, proszę bardzo, 1000 i tutaj około 2000 podpisów jest, czyli bardzo szybko można te podpisy zebrać. Ale doszliśmy do wniosku, tak wspólnie ze stowarzyszeniem, wezwany przez doktora Dębskiego, po co te 5000, 6000 podpisów zbierać, robotę robić, ludzie bardzo chętnie się podpisują, jeśli taką inicjatywę mógłby zgłosić jeden, dwóch, trzech albo pięciu obywateli Grudziądza. W taki sposób, jakby proponujemy. Zgłasza, uzasadnia, ta inicjatywa rzeczywiście, konkretnie ta, nie wymaga poniesienia jakichś nakładów finansowych, specjalnych analiz finansowych, ekonomicznych przez prezydenta i jego ekipę. To jest prosta rzecz, wręcz po prostu ta inicjatywa przynosi korzyści miastu w wysokości co najmniej 3 milionów złotych, bo budżet Straży Miejskiej to są 3 miliony, z tego, proszę Państwa, 2 miliony 550 tysięcy na same płace. A to, co społeczeństwo mówi, to my słyszymy, zbierając te podpisy, my doprowadzimy tą akcję i zrobimy. Naprawdę nie ma kłopotów z zebraniem podpisów.
jest kłopot, no bo ludzie pracują, członkowie, sympatycy, także to by można było zrobić 200 mnie w ciągu, no ja myślę, miesiąca. Tak. Kilkaset podpisów dziennie to nie jest problem, jeśli społeczeństwo jest zainteresowane, a społeczeństwo chce rozwiązania. Dlatego nasza inicjatywa. Może ja jeszcze chciałbym tylko dodać, że to są działania nie tylko grudziąckie. Na terenie całego kraju odbyła się taka kampania i hasło Masz Głos to jest kampania, która jest realizowana na terenie całej Polski. I w wielu miastach różne inicjatywy zmierzające w tym kierunku są realizowane. Ale mogę Państwu powiedzieć, że jest też wiele małych miast, gdzie mieszkańcy rzeczywiście funkcjonują na zasadzie kolegialno-kolektywnej, gdzie tam nie ma takiej potrzeby, aby zbierać jakieś głosy, tylko zwyczajnie odbywają się zebrania, spotkania osób zainteresowanych i są podejmowane wspólne decyzje. Tak to ma wyglądać w Unii Europejskiej. Takie mechanizmy są kierowane do nas. One są blokowane przez urzędy i instytucje centralne. Nie może być sytuacji, gdy konstytucja daje nam prawa i narzędzia do ręki, a my nie możemy z nich korzystać. Dlaczego? To rodzi frustrację. A jak Państwo wiedzą, frustracja prowadzi do przemocy. My nie chcemy przemocy. My wolimy przeciwdziałać niż leczyć.